Witajcie serdecznie. Jest rok 1964, więc należy położyć się do łóżka i zacząć grać w komputerowe gry. Pytanie jakie? Oczywiście odpowiedź jest jasna. Gry dla dzieci. Akurat już jestem na tej stronie. Dziwnym trafem. Bardzo lubię gry dla dzieci. Poziom trudności w nich jest zachwycający. Odpowiedni. Wydaje mi się, że ta gra bardzo enigmatycznie wygląda i muszę w nią zagrać. Czuję, że nie mogę się powstrzymać. O Boże, to już się gra? Nie. To tylko reklama. Muzyka bardzo mi się podoba. Instrukcje. Okej, dzięki za instrukcję, ale poradzę sobie. Naciśnij spację, jeżeli chcesz grać w określony poziom oraz lub kliknij, by wybrać inny. Wszystko rozumiem. Level pierwszy. Przejażdżka w ogrodzie. Okej. Jest to trójwymiarowa gra, proszę. O mój Boże, to jakiś telewizor. Akurat wybrał się na zwiady. Ale spójrz, on mnie w ogóle nie widzi. Dlaczego mnie nie goni? O, jest tutaj kwadrat. Zielony kwadrat. Tylko nie wiem po co. Wydaje mi się, że muszę iść w tą stronę. I przepchać ten klocek, żeby wypadł z tego poziomu, ale nic się nie dzieje. Może spacja nie działa. Może muszę z nim porozmawiać. Zapytać się o drogę. Ale wydaje mi się, że to strasznie głupi pomysł. Może mieć złe zamiary co do mnie. Dlatego boję się strasznie tej figury. No ale chyba dostałem bonus. Wydaje mi się, że to bonus za czas. Ponieważ przeszedłem tą misję niewiarygodnie szybko. Oj Boże, ten labirynt staje się coraz bardziej skomplikowany. O nie. O, znowu telewizor. O mój Boże. Odkryłem sekretne przejście. Ale to nie jest łatwe teraz. Chwila namysłu. Teraz. No, nie było to takie... O nie, teraz jest skomplikowany wybór. Co wybrać? Zielony kwadrat? Czy czerwony? A może żółty? Dobra, zielony. O proszę, no i mamy jedzenie. Proszę bardzo, perfekcyjne przejście poziomu.
Niesamowita jest ta gra. Czuję, że doznaję pewnych wartości, jak w nią gram. Pewnych wartości, które nie leżą normalnie na ulicy. Nie wiem, co się dzieje pod wpływem tego zielonego kwadratu. Wydaje mi się, że coś uruchomiłem. O mój zacny! No to mnie zaskoczyłeś, kolego. Chwileczkę. Uruchomię dźwignię. O nie. O tak. No proszę, widzisz, że jesteś zbyt wolny. Nie, coś tu jest nie tak. To by było zbyt proste, gdybym tutaj... Ten koleś jakoś losowo chodzi? Nie no, co to ma być? Co on mnie goni? Powinien chillować trochę. Powinien poleżeć sobie na tej polance. Cholernie telewizor. No odejdź stąd. Hola, gdzie jest? Aha, dobrze. Nie, rozumiem. Teraz to włączyłem. Spokojnie. Proszę bardzo. O mój Boże, ten poziom mnie zestresował bardzo. Dobra, teraz spokojnie. Powoli. Dobra, widzę, że jest to mnóstwo przeciwników różnorodnych. Bardzo różnych. Tutaj widzimy na przykład telewizor. Pod spodem widzimy truskawki. I telewizor. Jak widać, przedmioty nie powtarzają się w tej grze. Tak samo jak tekstury. O proszę, przejście na ubocze. O, co to do cholery jest? Co to jest? Chwileczkę, muszę to przeanalizować. Wydaje mi się, że to armata niepokoju. A jeżeli to armata niepokoju, to znaczy, że muszę bardzo uważać. Ponieważ... No proszę, nie strzela do mnie. Trzeba z nią przyjaźnie postępować, a o mój Boże, te oczy są przerażające. Jednak krok po kroku... O! No nie, no to jest nie fair. Co to jest? Dobrze. Spokojnie. Tutaj panowie sobie chodzą, nie przeszkadza mi, ponieważ są idiotycznymi pudłami. Co to w ogóle jest? Jakieś czerwone pudła z zieloną twarzą. Nie wiem. O nie, nie dam się nabrać, kolego. Dobra, teraz czas na refleks. Jedziemy. O mój zacny, strzela z jakąś brzoskwinią. Dobra, jedziemy. O mój Boże, wszystko się zmieniło. O mój Boże, psychodeliczna kraina. Dobra, spokojnie. Tutaj. Przepraszam. O nie, ślepy zaułek. O nie. O tak. Cholerny telewizor. Spokojnie, ja to przeczekam. I przejdę tutaj. I znowu ślepy zaułek, więc przejdę tutaj. I on mnie nie będzie gonić, ponieważ mam tu swój świetny zaułek. Tak.
tam był ślepy zaułek, to jest świetny zaułek. Zapytać się, dlaczego jest świetny? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ widzimy tutaj czerwony kwadrat, więc możemy na niego wstąpić. Kołek! Bardzo proszę. No i po prostu wygrałem tą grę już. Widzimy tutaj level 5, end of story. Press an key. Ok, naciskam. No jest. Wygrałem. Do zobaczenia. W następnym filmiku, mam nadzieję, że równie smutnym.